To wy? Dostarczyć nam go, nie, nie! Jesteśmy w samochodzie. Ląduję po przesyłkę. Młody jest w samochodzie. Ja mogę odpalić tu i teraz w tym momencie. Nie to tam wiesz, nie grzeje ani nie ziemi. Też jestem do tego zdolny. Dajcie mi 10 minut i gdzieś do was dojadę. Już quick, może otworzę szefie. Ewka chciała to przeciągnąć, ale to nie ma sensu. Nie ma sensu. Jedziemy skończyć Axela. Cześć moi drodzy, z tej strony Spano, czyli ja, oczywiście, że ja, kto inny mógł być Ospano, Boże Ospano, ale ty jesteś odklejonym Ospanem, jestem odklejony, widzowie, godzę się z tym, ale akceptuję to w sobie, ważne jest, żeby akceptować sobie te cechy, których w zasadzie nie wiem, czy powinienem akceptować, ale akceptuję to, że jestem odklejony, także jeżeli wy chcecie pomóc mojej odklejce i dać mi na leczenie, zostawcie koniecznie łapę w górę, a ja się wcale nie pójdę leczyć, moi drodzy, tylko wykorzystam wasze łapki i zmontuję wam kolejny odcinek na jutro. Także moi drodzy, tak to działa. Zostawiajcie łapy w górę, a zapewnijcie sobie jutro odcinek w Gitrurę. Moi drodzy, rozwaliłem GTR-a. Dobra widzowie, już koniec odwalania. Słuchajcie, bardzo pusto jest na mieście. Trochę mnie to niepokoi. Quick, że ja musiałem na chwilę odstawić, bo poszedł dla mnie zrobić jedną bardzo istotną rzecz, moi drodzy. A ja teraz namierzyłem sygnał GPS, GPS. O kurde, co jest? Łysy jedzie? Ale ja łysy jecham, moi drodzy. Ja teraz namierzyłem sygnał GPS tego gościa, którym podłożyliśmy pluskwę razem z Salcą. I on gdzieś tutaj, moi drodzy, jest na tej stacji. Tak, tam chyba stoi jakieś auto. Wiecie co, ja się muszę zaczaić, aż to auto wyjedzie. Bo mieliśmy jechać po Axela. I Jay też by tak chciał, Jay naciska na to, żeby Axela dowalić, ale ja muszę mieć pewność, żeby zrobić Axelowi to, na co zasługuje, więc muszę sprawdzić tego gościa, gdzie on będzie jechał i co będzie robił, więc sobie go chwilę pośledzimy. Jeżeli nic sensownego się nie wydarzy, o, pojechał, moi drodzy, to niestety, ale nadejdzie czas na Axela, chociaż wy tego bardzo nie chcecie, moi drodzy, ja w sumie też, no ale nic nie poradzę, nie mam wyjścia. Dobra widzowie, jadę za tym gościem. Dzisiaj jestem też tatą na służbie, moi drodzy, i nagrywam dla was odcinek dla moich kochanych widzów. Jest bardzo późno, godzina 23, a również na słuchawce jestem podwójnym agentem, moi drodzy, bez słuchawki w sumie. I czuwam nad Brunem, który śpi, więc ja jestem multitasking daddy, moi drodzy. O kurde, moi drodzy, za blisko podjechałem, zapalę światło, żeby nie było podejrzane. Cholera pachnie, wiedziałem, że się zatrzyma na czerwonym świetle. To się bardzo rzadko zdarza w tej serii. Dobra, ale teraz serio, moi drodzy. Dobra, jadę za nim. Bo było to bliskie zbliżenie, ale teraz już nie mogę na to pozwolić. Kurde, gość się przyspieszył zdecydowanie. Dobra, jadę powoli, moi drodzy. Zielony ma, czerwony. Dobra, zjadę tu na bok, już niby tu jadę. Dobra, jedzie dalej, ale śledzenie. Kurde, to muszę zmienić mapowanie tego auta, dobra, bo ten... Bo trochę źle to działa, ale będziemy podkręcać silnik w najbliższym czasie, moi drodzy, w tym GTR-ze, więc może za niedługo zmienić swój dźwięk, który ten silnik będzie trochę lepiej działał. Kurde, ciekawe dokąd jedzie, no jak na razie to on jedzie w kierunku Raxona, moi drodzy. Nie chcę was niepokoić, ale tak to wygląda, cholera. Mam nadzieję, że się mylę. Dobra, no, teraz odjechać kawałek, dobra. Trochę inaczej, dobra, niech on jedzie. Niesamowite. Kurde, ale mnie wyrolował teraz. Dobra, wiecie co, dam mu kawałek odjechać. Mam go na GPS-ie, moi drodzy, GPS-ie, no to zaraz go dorwę. Ktoś mówił GPS, kurde, tak u nas serii, nie? Pamiętacie? Kurde, kto to był? Jak pamiętacie, co to była za postać, możecie dać znać teraz w komentarzu. Bo się trochę za go zapomniałem. Dobra, on pojechał w lewo, moi drodzy. Nawet go tam widać było. Patrzcie, tam idzie. Gdzie on się tak śpieszy? Czekajcie, teraz uderza w doki. Albo nie zwraca na mnie już uwagi, teraz się śpieszy, ciekawe. Dobra, jadę za nim dalej. Kilka 60 w sumie teraz. Plusem jest to, że mam czarne auto, tego trochę gorzej widać. Tutaj skręcił? Kurde, nie widzę go, Tam się coś światło? Tam jest, patrzcie tam. Czekajcie, postawię to auto. Podejdziemy ten kawałek, tam jest coś oświetlone. Ale to jest jakiś statek, moi drodzy, czemu statek? Dobra, trzeba tam się zakraść w takim razie. Dobra widzowie, on tam gdzieś idzie. Czekajcie, ja się tam zakradnę, cholera. Zmienił kolor auta chyba niż ostatnio, nie? O, to było czarne, może próbował coś wygrzebać, ale pluskwa działa, moi drodzy. Może to jest jakaś pułapka. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy, wejdę tutaj. Gdzie on jest? Tam idzie. Tu kiedyś coś się działo na tym statku, też pamiętam. Jakiś zakamuflowany gościu idzie z karabinem. Dobra widzowie, o kurde! O kurde widzowie! Trzeba stąd uciekać, cholera!
skoro nie widział mnie. Ucieka z samochodem, ucieka stąd. No przecież! Ja pierdzielę, dobra, spadam, jak mnie nikt nie widzi. Dobra, lecimy stąd. O, cholera, widział mnie? Goni mnie, kurde widzowie, goni mnie ten gościu, dobra, muszę go jakoś tutaj bezhałasowo zdusić. Słyszę go, ale nie widzę. Oho, nade mną. Dobra, widzę, mam go. Dobra. Spadam stąd, widzowie. Domyśliliście się już, o co chodzi? Czyli Axel, moi drodzy, może być wcale nieodpowiedni za to, co się stało. Odpowiedzialny, kurde, odpowiedni, co ja w ogóle powiedziałem. Słuchajcie, pamiętacie, co mówił Payne? Payne, moi drodzy, mówił, że na tym statku są ludzie z syndykatu. Że Skorpio na nim, znaczy ludzie z syndykatu, że Skorpio na nim, moi drodzy, urzędował na jakimś właśnie statku. I to chyba jest ten statek. Czyli mam na to dowód, że Axel wcale nie powinien umierać. I to nie jego wina. Jeżeli tamten gość oczywiście nas śledził, to teraz dawał dane specjalnie dlatego. Ja pierdzielę. O kurde. Dobra, muszę teraz szybko jechać. O, chyba go zaciekawiłem. Jeszcze tego brakowało, moi drodzy. Dobra, spadamy stąd. Spadamy. Otwieraj bramę. Dobra, jedziemy. Muszę uciec. Teraz już muszę uciec. Kurde, widzowie, nie wiem, jak stąd wyjechać. Zgubiłem się, dobra, wiem. Policja? O, tam się coś stało. Tam policja była, nie wiem czemu, ale była policja. Dobra, spadam. Jedzie za mną, widzowie, jedzie. Niedobrze. Dobra, tu go zgubię. Jeszcze przyspieszę, widzowie, żeby mieć pewność, że go zgubię. GTR jest szybki. Szybszy niż jakieś inne gówno. Dobra, tu wbijamy. Dobra, jazda, widzowie! O kurde, to było dobre. To było dobre. Jak widział, że tam wjeżdżam, to teraz nie widział, że skaczę. Jesteśmy w grze, moi drodzy. Wracamy tą piękną bestią czarną. O to chodzi. Dobra, moi drodzy, teraz wracam na apartament i muszę się przekitrać. Kurde, ta noc miała się skończyć trochę inaczej, ale widzicie, no. Teraz wiem, że Axel nie sprzedał nas, jeżeli chodzi o Skorpio, moi drodzy. No, skitramy to auto jeszcze tutaj za budynkiem dzisiaj, żeby było spokojniej. Ale jazda. Dobra, widzowie. Muszę pogadać z Payne'em o tej sprawie. Moi drodzy, witam was w kolejny dzień w The Hills, czyli życie gangstera, moi drodzy. Wychodzę z mieszkanka, odespałem tą noc, wyczekałem, teraz już powinno być dobrze. Tak jak mówiłem, wczorajsza noc dała nam sporo do myślenia, więc zobaczymy, w co to przekujemy. Ja muszę pogadać z Payne'em, żeby mieć pewność, że on się nie weźmie też za Axela. Tam muszę mu powiedzieć, co się wydarzyło i może warto by było Axela zachować przy życiu. Ale wiemy, że jak łysy się uprze, to też nie chcę... Wiecie co? Chodzi o to, że ja nie chcę stracić łysego... No wiecie, tych wszystkich moich przywilei, kurde, moi drodzy, nie? Tych, że nie chcę stracić możliwości z nim działania, no bo, kurde, no, szkoda by było, naprawdę szkoda by było to stracić, moi drodzy, tym bardziej, że chcemy rozwijać pierwotnych, albo pierworodnych, jak to mówi Payne. Więc ja chyba bardziej wolę relacje z Payne'em niż z Axelem na ten moment, moi drodzy. Mówię całkiem szczerze, Axel mi już tylko przeszkadza, a Payne może mi pomóc. Dobra, widzowie, ja jadę tam właśnie teraz do Payne'a, jeszcze będę szybko zmienić samochód, no bo żeby mnie, jak ten gościu mnie tam gdzieś śledził, zobaczyłby mnie, pewnie leci po tej nocy, no to od razu by się zorientował. Także wolałem się zabezpieczyć, zmienić kolor samochodu, znaczy zmienić samochód i teraz jadę spotkać się z Payne'em. On tam na mnie już czeka na stacji w Paleto, sobie porozmawiamy. Trochę się stresuję, kurde, bo sam nie jestem zdecydowany akurat, rzadko mi się to zdarza, ale teraz naprawdę nie jestem zdecydowany i też potrzebuję waszego wsparcia w komentarzach, widzowie, więc dawajcie oczywiście znać, co o tym myślicie. Kurde, napisałem na stacji, ja nie wiem na której, to jest kilka stacji, moi drodzy. Chyba, dwie, czekajcie, jedna jest tutaj zaraz za domem Trevora starym, a druga tu na początku? Nie. Nie no, pojadę może tutaj na tą pierwszą, druga jest ten kawałek dalej. Wow, co to? Tutaj federalni, moi drodzy. Kurde, co oni robią w tym miasteczku? Ciekawe. Ale jaja, chyba mieli obławę na jakiegoś gościa. Ja dzisiaj jeżdżę jak kaleka. Spróbuję go wywołać. Może tak zrobię. Wejdę na krótkofalówkę. 3, 7, 3. Zobaczymy. Payne, jesteś? Halo? Halo, no jestem w Sandy. Halo, gdzie jesteś? Dwayne. Halo, Payne, tu Dwayne.
Pain, słyszysz mnie? Tak, słyszę cię. No, coś mi się zepsuło z tym radiem, cholera. Jestem na stacji, gdzie ty jesteś? Pomyliłeś stację, ja jestem na stacji w Paleto, tej dużej, wielkiej. A w Paleto, ja powiedziałem Paleto, a nie Sandy? No. No jak zwykle, wszystko pomieszałem. Ty, ale ciekawa akcja, stary, jadę tu przez Sandy, co nie? No, no. I stary, nagle patrzę, stoją 3-4 radiowozy, łopie, jakieś te nieoznakowane, pełno słotu, stary, chyba nawet kamizelki FIBU były, nie? Ciekawe. Podjedź do mnie na Paleto, tak na gazie, muszę coś ci powiedzieć, to nie jest na radio. No dobra, jadę, dobra, to przyspieszam, jadę niedługo. Kurde, coś się dzieje, widzowie. On nie spale to mnie nie rozumiem, co chodzi. Dobra, jadę, widzowie. Może to ma coś ze sobą wspólnego, nie wiem. Oby nie, kurde. Chociaż w sumie ostatni ta noc, te co wtedy z Painem robiliśmy, no to kurde, ja wam powiem, że to była chyba najgrubsza noc w całej serii. Wy też tak piszecie w komentarzach, że kurde, to te pościg, co było ostatnio, to po prostu przeszedł najśmielsze oczekiwania i ja za takie coś powinienem pójść beknąć, nie? No ale jak tam policja nie była zaangażowana, to kto się może do tego doczepiać, nie? Jakby wiadomo, kto to zrobił. Także sam jestem ciekaw, co się dzieje. Cholera, boję się, że to jest z tym związane. Stacja tutaj jest jedyna w Paleto. Jestem dobrze. O, widzę jego suwa, no. Widziałeś? Co tak pisujesz tym autem, ty mi powiedz? No chciałem ładnie się ci zaprezentować po ostatnim Dobra, wieczorze. Słuchaj. No, sprawa jest mocna i krucha, straszliwa, wiesz? Dlatego się widzimy w Paleto? Powiem ci w ten sposób. Federalni, które latają po mieście, zwijają każdego, kogo tylko mogą, nie? Ja to coś znaczy? Mam dla ciebie. Ale czekaj, koło mogą, koło zgarnęli. No zgarniają wszystkich większych graczy na mieście, nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi, wszystkich łapią po kolei. Ja stary, nic niepokojącego mnie nie spotkało, więc dość ciekawe. Ale do nie, czekaj, nie. Wczoraj wieczorem właśnie, do czego chciałem dążyć, w sumie, co, możesz mieć rację, bo wczoraj wieczorem jechałem dokami i na dokach było dużo policji. Ciekawe. Okay. A właśnie, a byłem na dokach dlatego, bo słuchaj, bo jechaliśmy po tego Axela. Ale jakiś czas temu taki podbił do mnie taki dziwny gościu na Quick Security. Ja mu założyłem pluskwę, bo gościu zaczął gadać o mojej przyszłości. I okazało się, że ten gościu pojechał na jakiś statek niedaleko post office'u w dokach. A co jest lepsze, to ty mówiłeś, że po pierwsze tam się kręcił Scorpio, a po drugie Ewka mi powiedziała, że zna tego gościa i kiedyś jak współpracowała z pastorem, który był takim drugim Scorpio, to on mu pomagał. Czyli bardzo prawdopodobne jest to, że ta osoba, której dałem nadajnik i wczoraj widziałem, to ona nas wkopała. Dlaczego? Bo sami się przyznał, że mnie obserwował przez długi czas. Więc wydaje mi się, że to nie Axel nas sprzedał, tylko że sprzedali nas tamten po prostu nas szpiegował i Axel został użyty jako... Dobra, ja... No? Słuchaj, pamiętasz tego gościa, co rozwaliliśmy w tym aucie? Tego, co żeś tam podjechał wtedy do mnie? No i co... Jak wyciągałem mu radio, znalazłem przy nim pendrive'a jakimiś nagraniami. No. Weź sobie tego pendrive'a i weź sobie sprawdź to nagranie. To jest rozszyfrowane i już gotowe, nie? Dobra. A więc weź sobie sprawdź to nagranie i zobaczysz, jak to wygląda, nie? Dobra, to mam tu teraz je odpalić, czy co? Nie, schowaj je i odpal je później. Co jest? Ty. Co jest, stary? Ty, cholera. Co robimy? Co robimy, Pain? Łapy, ja ci radzę podnieść ręce. O, spokój, chilluj, spokojnie. Spokojnie, panowie. Słuchajcie, coveruję. Kurde, widzowie, co się dzieje? Drugiego. Już, spokojnie. Kurde, Kurde widzowie, co ja robię? Matka nie miała? Już, puść mnie, już stanę sobie z boku. Miała. Nie musisz tak... Dobra. No dobra, niech ci będzie. No. Dobra, bomby wyłączcie. Dobra, bierzemy tego na bok. Siadasz, idzie za mną. Cholera, moi drodzy, zgarnęli Paina. Imię, nazwisko pana? Dwayne Hill. Ach, to pan, podkujcie pana. Nie rozumiem. Co to w ogóle za zamieszanie? Czemu, co się dobra, dzieje? Dobra, niech pan jedzie. A on? Dlaczego go zgarniacie? Ej, panowie. To jego sprawa, pan się nie interesuje. Lepiej odczekaj stąd po skokach. Jeszcze ty będziesz z nami. Pain, pomogę ci. Co, jaki jaja, kurde, moi drodzy, coś... Mówiłem wam, że ta akcja nie pozostanie bez echa. Patrzcie się, co się dzieje, kurde, cała kolumna przyjechała. Ale... Ej, moi drodzy, Scorpio podkopał Meriwether. To jest jedyne wytłumaczenie.
bo wczorajsze bomby też były pod Meriwether i ci się zbierali w Sandy. Oni skądś mieli info, że będziemy w Sandy, moi drodzy. Ja się dupłem, przecież mieliśmy do Paleto. Ja pojechałem do Paleto i potem ci federalni dojechali z Paleto. Ja pierdzielę, moi drodzy, co się tu wydarzyło? Dobra, no nie wiem, muszę cholera jakoś to odkręcić, tylko teraz nie wiem jak. Kurde, nie wiem do kogo się zgłosić, kurde, moi drodzy. Co ja mam zrobić? Cholera, ej, nie, widzowie. Wiem, co mamy zrobić. Musimy, moi drodzy, zatrzeć ślady, bo jeżeli oni dotrą do tego, że my wczoraj tam byliśmy też, jeżeli to chodzi o wczoraj, moi drodzy, to będzie przypał. Czekajcie, ja wejdę na radio moich chłopaczków tam z bloku i spróbujemy to jakoś, moi drodzy, odkręcić. Halo, chłopaki? Tutaj Dwayne jesteście? Chłopaki? Halo, halo? Jest ktoś? Kurde, widzowie, nikt mi nie odpowiada. Jest bardzo niedobrze. Halo, ekipa! Dobra, wbijam na radio Quick Security, moi drodzy. Ej, Quick Security, tutaj Dwayne, chłopaki, jesteście? Co tam, szefie, siemano? Potrzebuję kogoś, żeby podjechał do Paleto. Słuchajcie, na Paleto jest SUV Payna. Trzeba go, znaczy Dodge Payna. Trzeba go zabrać tam do nas na parking, słyszycie? Obok łysego? Obok firmy, tak, tak, tak. Dobra, dobra, podjadę tam. No a kto jest jeszcze na firmie? Grzegorz i FK i Medyk. Dobra, jadę. Tam zaraz będę w takim razie, jak jest Ewka. Jadę. Dobra, widzowie, jadę szybko. Ewa może mi w tym trochę pomoże, kurde. Potrzebuję wsparcia, bo jest mega zamieszanie. Ja nie chcę pójść klapnąć za to jeszcze. Muszę wyciągnąć Payna, więc musimy uruchomić kontakty. Pytanie, czy warto gadać z komendantem. Osobiście uważam, że chyba teraz nie ma co. Dobra, ja, moi drodzy, jadę do miasta. To przyjedziesz, Fosa, po to auto, tak? Tak, tak. Wiesz, gdzie nim pojechać? No do Quick Security, tam postaw go tam, gdzie nasze auta stoją, żeby był naobserwowany. Tam na parkingu obok budynku. Ja tam już jadę, miniemy się, po prostu ja jestem autem i nie mogę go zabrać. Weź kogoś, kto by ci pomógł to zabrać tutaj do miasta. Dobra. Dobra, jadę, moi drodzy, ale jaja. Ej, mam jeszcze to nagranie, widzowie, od tego Payna, to będę musiał to przejrzeć. Ale najpierw jadę to jakoś ogarnąć, żeby nie było syfu. Ewa, jesteś? Ewa, jest Ewa? Jest Ewka. Ewka! Pewnie by było, że tam będzie, nawet za trochę. Jest, żebym dostała z drzwi od ciebie, co się kurde, dzieje. Kurde, wybacz, przepraszam. Ty, jest, mamy tarapaty, bardzo, bardzo mocne tarapaty. Co ty znowu zrobiłeś? Grzegorz, daj na chwilę. Dobra. Widziałaś się z Jacobem? Nie, a co? Chodzi o to, że razem z Payne'em, co się wydarzyło dwa dni temu, Skorpio nas wkopał w niezłe gówno. I okazało się, że federalni zostali w to włączeni. Wczoraj byłem w dokach, sprawdzałem tego twojego kolegę, o którym rozmawialiśmy, żeby zrzucić podejrzenia z Axela. I muszę jakoś udowodnić, że Axel jest niewinny. Ale jestem na dobrym tropie, bo okazało się, że ten twój kolega rzeczywiście z nimi współpracuje, bo wcześniej Payne mi powiedział o pewnym miejscu, gdzie jeździł Scorpio i okazało się, że ten twój kolega właśnie tam pojechał. I w momencie, jak wyjeżdżałem z doków, było bardzo dużo policji. A dzisiaj widziałem się z Payne'em i Payne został zgarnięty przez federalnych i mówi, że są jakieś łapanki na Meriwether na mieście. Więc pewnie powiązali to z tą akcją, bo tam było dużo najemników podczas tej akcji, kiedy my byliśmy. Ty też to słyszysz, czy tak, tylko ja słyszę syreny? Co się dzieje? Gdzie jest to auto? W Paleto było. Ale gdzie w Paleto? Na tej stacji? Ta. Nie ma tutaj żadnego auta, szefie. Poważnie mówisz? Poważnie. Cholera, może federalni zagarnęli. Nam też jeden stoi. Dobra, nieważne, wracaj. Ty widzisz Ewka na lewo? Stoją. No właśnie, widzę. To przez to, że mnie z nim widzieli. Dlatego sprawa jest taka, potrzebuję alibi na te wydarzenia. Jakbyś mogła mnie gdzieś tu wcisnąć w księgowość, coś przerobić, to. Że niby tu byłem, byłoby super. A poza tym pamiętaj, że cię ostrzegałam. I pamiętaj, że nie tylko jest Harry, bo jeszcze ma wspólnika. Więc ja nie wiem, cię ostrzegam. Mhm. Naprawdę, ja nie wiem, ja po prostu teraz się zaczęłam pilnować, po prostu teraz trzymam się po prostu trochę na oboczu, nie chcę teraz niby, wiesz, tak... Czajem, ale... Wtykać nosa w syndyka. No, niestety on wpychał swój nos w nas. Pytanie, wiesz, gdzie znajdę Jacoba? Powinien być w domu u mnie. Dobra, to podjadę tam. Zobaczyć, czy za mną jadą. Jakbyś zobaczyła Ewa, że ktoś za tobą jedzie, melduj na radiu. Dobra, jak coś, to próbuję pokminić w papierkach. Dobra. Kurde, widzowie, tam jest auto federalne. Muszę przetestować, czy będą za mną jechać. Czy jestem na jakimś celowniku? Jeżeli tak, to trzeba dobrze pozacierać ślady. Jadą za mną? Tak, chyba ruszyli. Czy będę miał ogon teraz? Dobra, i tak nie zamierzam robić coś złego. Jedź pan!
Przecież można jechać w prawo normalnie, co pan robi? O kurde, mnie wyrzuciło. No to się nie da inaczej, to nie tak, że robię to specjalnie, moi drodzy. Na pobocze wiecie. Na pobocze. No dobra, bo nie mam wyjścia. Wjadę tu na parking, jak pan pozwoli mi cofnąć. Niech ci będzie. Kurde, na bombach mnie złapali, moi drodzy, co jest? No jedź! A nie chcę porysować lakieru. No to będzie lipa. Będzie lipa, moi drodzy. Przepraszam. Wysiadaj, wysiadaj. No już, już, już. Wsiadaj do radiowozu. Do radiowozu? Tutaj do mnie. Dobra, już, 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 już. Do tyłu mam wsiąść? Dobra, rozumiem, że jestem aresztowany. Jesteś aresztowany, wsiadaj. Nie do przodu. Dobra, dawaj, dojdź do przodu, do przodu. Dobra, komendancie? Tylko dla pozoru. Komendancie, co się cholera dzieje? Dlaczego federalni za mną jadą? Nie wiem, stary. Damy radę jakoś odkręcić teraz? A, widzę, mam nadzieję, pojechali, że pojedziemy na komendę i się wszystko reguluje, co tam u ciebie w ogóle, że jadą za tobą. Wiesz co, nie wiem, cholera, to może przez Payna, tam chyba na Meriwether jest jakaś łapanka. Czekaj, czekaj, to przez tego... Nie. A coś wiadomo? Coś macie jakieś wytyczne? Coś się działo? Nie wiem, możesz mnie przybliżyć do czegoś? Czekaj, odwołam tego ziutka. Już nie jedź za mną tam, ej! Dobra. Dlaczego już na Rockford nie urzędujecie? Tam zmieniły się wytyczne. Dobra. Mogę wysiąść? Wysiadaj. No ale to oni mnie śledzą, czy o co chodzi? Sprawdzałem ciebie. Jak Payna złapali, to i też ciebie chcą złapać na jakimś gorącym uczynku. Jest komendant pewien, że chcą mnie złapać? Chcą się złapać. Ale to na gorącym uczynku, chyba nic nie mają w takim razie. No nic na razie nie mają, ale uważaj. Dopóki Payna nie wypuszczą, ciebie nie opuszczą. Właśnie muszę mu jakoś pomóc, cholera. Dobra, nieważne, komendancie, dziękuję za pomoc. Ale i tak ja muszę wrócić. Ja chciałam w sprawie Payna, ale posłuchaj. Jest pewna sprawa, o której musisz pamiętać. Jak? Muszę się umówić z Ewką. Z panią Ewą. O to chodzi. Robisz to wszystko tylko dla Ewki. No dobra, da się załatwić. Chcę uratować znajomego. Ale po prostu potrzebuję się z nią spotkać. Ale ty wiesz, że ona ma chłopaka. Gangusa? Ja tego nie powiedziałem. No. Dobra, słuchaj. Wypuszczę Payna, spróbuję wypuścić Payna, ale nie obiecuję, że masz mi załatwić spotkanie z Ewą. Dobra, jak Payn wyjdzie, będziemy widzieć. Dzięki za pomoc. Chociaż w sumie, no nie wiem, czy mi tak pomogłeś. Właśnie widzowie, szczerze nie wiem, czy mi to jakoś specjalnie pomogło. No federalnie przez chwilę przestali teraz za mną jechać, ale jak mnie zobaczą, dalej będą jechać. Słuchajcie, czyli teraz jestem jakby na celowniku przez to, że gdzieś tam byłem z Paynem, więc po prostu muszę bardziej uważać. Ale ja muszę dorwać chłopaków, kurde, i myślałem, że Jacoba bym dorwał, bo Jacob by mi dorwał tych wszystkich moich chłopaków, moi drodzy. I byśmy moi kochani... po prostu zabezpieczyli te wszystkie rzeczy, które mogłyby nam przystworzyć kłopotów, nie? O, dobra, może nie zwróć na mnie uwagi. Dostałem SMS-a. Wbijasz na ten zlot, szefie, bo gryfne działchy czy nie? A, bo dzisiaj jest ten zlot, moi drodzy. To nie wiem, no jak ogarnę czas, no to ja się zjawię na tym zlocie, ale teraz jest coś ważnego. Ale w sumie na zlocie, moi drodzy, jakbyśmy się pojawili, to byśmy mogli z chłopakami się spotkać wszystkimi i na mniejszym przypale nie byłoby to takie tajemnicze, więc wiecie co? Ja się zjawię na ten zlocie. To, moi drodzy, może poczekamy do wieczora. Ja teraz pojeżdżę tak samochodem, wiecie, policję jakoś pogubię. W taki ładny sposób, a potem pojadę wieczorem na ten zlot i się z wszystkimi spotkam. Dobra, tak zrobimy, moi drodzy. To ja idę po moje auto, albo wiecie co, zrobię coś jeszcze bardzo głupiego. W sumie ja za mądry to ja nie jestem czasami. Halo, kolego, kolego! Dzień dobry, mogę w czymś pomóc? Bo chyba za mną jeździsz cały dzień. Jakieś kłopoty, jakieś podejrzenia? Może ci pomóc, może od razu założyć sobie kajdanki. Bo jakoś incognito to ty za bardzo nie jesteś. Chyba podwyżki nie dostaniesz. To co? Jest jakiś problem? Jest jakaś sprawa? Czy może dasz mi dzisiaj spokój, co? Bo raczej nic złego nie znajdziesz. Zamierzam teraz jechać na kawę, potem na obiad, potem do apartamentu, potem do firmy, bo mam dużo zaległości w firmie i potem lecę spać, więc jak ci odpowiada taki harmonogram, chcesz za mną jeździć, to możesz mnie podwieźć. Co ty na to? O, proszę bardzo. Wysiądź z tego samochodu albo cię odstrzelę. Tak? To spróbuj szczęścia. Dobra, pan pokazuje dokumenciki. No dawaj. Muszę wypisać mandat.
Jesteś pewien, że to zrobisz teraz? Nie masz żadnego powodu, żeby do mnie strzelać. A pamiętaj, że kulki czasami odbijają się od ściany i trafiają tą osobę, której nie chciałeś, a po mojej prawej jest policjant, więc rikoszetem możesz zabić policjanta. I skończ pierdzielić. To skończ za mną jeździć, frajerze. Dobra, pan teraz... Tak? Tutaj. Ale co złego zrobiłem? Proszę pana, przechodził pan na przejściu dla pieszych na czerwono. Na moich oczach. No tak, no ale jesteśmy w Stanach, na własną odpowiedzialność mogę przejść. Jak mi przejedzie auto, to wtedy nie mogę skorzystać z ubezpieczenia. Pan prawa nie znaczy, o co chodzi. A nowych przepisów pan nie widział? No tak, ale przepisy są jasne. Mogę przejść na czerwonym pod własną odpowiedzialność. Kiedy zostanę stuknięty autem, wtedy nie obowiązuje mnie żadne ubezpieczenie. Ja doskonale to znam, proszę pana policjanta. Wiem, że w krajach europejskich rzeczywiście można wlepiać mandat i zatrzymać za takie powody, ale jesteśmy w Stanach, przypominam. Więc czy jest konieczne dalsze wykłócanie się, tym bardziej, że widzi pan, że te dziwne samochody za mną jeżdżą i gościu mierzył do mnie z karabinu, więc mam małą traumę. Mógłby pan dać mi trochę spokoju teraz? Chciałbym wyluzować. Z tym karabinem to nie wiem, nie wnikam, co robią. No ale widzi pan, federalni. Widzi pan, co się dzieje, cholera. Musiałem skakać przez płot, żeby dojść do gościa, który pół dnia za mną jeździ i się w ogóle nie kamufluje. No to co miałem zrobić? Co pan by zrobił? Może tak? Nie wiem. No ja też właśnie nie wiem, więc improwizowałem, więc bardzo przepraszam, że pana... Pan na radiu. No. Pan jeszcze zaczeka. Nie ma sensu, bo to są federalni. Pan nic nie pomoże, a przy tym... Nie, nie chodzi o federalnych, tylko o te przejście, nie? O Jezu, dobra, widzowie. No. Muszę być pewien. Dobrze, proszę bardzo. Kurde, dzisiaj to są po prostu jakieś niekończące się nieszczęście. Ale ciekawa reakcja policjanta, nie? Znaczy tego FBI-a. Bardzo ciekawa reakcja. Dobrze zrobiłem? Trochę tak przycwaniaczyłem, prawda? Ale przy tym chłopakom, że będę na tym zlocie, niech zbiorą koło mową. Dobra, faktycznie, po prostu dzisiaj jakieś głupotę gadali w szatni. No. Jest pan wolny. Dobra, dziękuję. Przepraszam, nie chciałem pana prowokować. Po prostu mam taki dzień, gdzie już jestem trochę poddenerwowany. Ja tak samo. Miłego dnia. Również. Dobra, widzicie, tutaj sprawnie poszło. Trzeba być też miłym, kulturalnym, ale tamtych dekli, kurde, w tych czarnych autach, moi drodzy, to bym przejechał. Szczególnie tego jednego. Wyjdź, bo cię odstrzelę. Co to za tekst? Pytanie, czy on był teraz federalny, moi drodzy. Dobra, to coś pisze jakieś głupoty. Dobra, widzowie. Pojeżdżę i wieczorem widzimy się na tym zlocie, nie? Zobaczę jeszcze tylko, czy to auto będzie za mną jechać. A jeżeli tak, to zobaczymy, jak szybki jest ich radiowóz. Co, widzicie coś, widzowie? Czyż miał spokój? Tak, chyba nikogo nie widzę. Ale dużo policji jest nawet. Dobra, wiecie co? W takim razie, moi drodzy, ja jadę do mieszkania i rzeczywiście wieczorem widzimy się na zlocie. Dobra, kochani, jadę na ten zlot, bo on się zaraz zaczyna. Oczywiście jadę moim GTR-kiem, bo Lambo to byłby grzech, jakbym je zniszczył. GTR jest akurat do tego przystosowany i będę się fajnie tam w ten... No będę tam po prostu pasował, nie? Tylko muszę pojechać do Sandy, kurde, to jeszcze kawałek mam, bo to jest w ogóle w jakimś takim dziwnym miejscu. Ja tam chyba jeszcze nie byłem w całej swojej karierze. Zresztą wszystko się okaże, ale jedziemy tam tylko po to, moi drodzy. Znaczy, w sumie dwa powody są. Pierwszy jest taki, że chcemy wkręcić Silasa. A dlaczego chcemy wkręcić Silasa, moi drodzy? Z tego powodu, żeby Silas zaczął być w jakiejś organizacji, która gdzieś tam jest z boku. Chciałbym moich pierwotnych powrzucać do różnych organizacji jako po prostu takich kretów. Wiecie, ja im będę pomagał, ale nie będę przejmował organizacji, tylko będą mi dostarczać informacje, które ja potem będę mógł używać na przykład w pierwotnych. Będę tworzył takich informatorów, taką siatkę wywiadowczą trochę, gdzie po prostu ja będę im płacił za te informacje i dbał o tych ludzi, a w zamian po prostu będę miał dużo informacji. Musimy mieć, wiecie, musimy potem wiedzieć, gdzie wrzucać na przykład, jak ja będę miał ten elitarny oddział, załóżmy, gdzie będę ja, Payne i nasze, no jak jacyś goście, to jak będziemy musieli mieć jakiś cel, na przykład załóżmy z jakiejś organizacji przestępczej czy coś, no to wtedy będziemy sprawnie to wszystko koordynować przez ludzi, którzy będą tam obstawiali każdą organizację przestępczą. Więc, moi drodzy, budujemy siatkę wywiadowczą, na to wychodzi. A teraz przy okazji jeszcze pogadam z chłopakami, żeby spalić ślady przed federalnymi, bo będziemy na pewno na celowniku. To gdzieś tutaj, o tam coś widzę, dobra, widzę coś, moi drodzy. Chyba tędy trzeba wjechać, nie? Ciekawe. Pytanie, czy się tu przycisnę teraz, bo tak auta stoją. No, może być problem, moi drodzy. Bo tam trzeba wjechać z drugiej strony. Dobra, jadę z drugiej strony, ale no pierwsze wrażenie, moi drodzy, to no słabo wyszło. Gdzieś muszę auto postawić. Postawię tutaj. O, tu postawię auto. Dobra, jesteśmy. Gdzie są moje chłopaki? O!
Witam szefa. O, cześć, jesteście. Kurde, nie spodziewałam się tutaj ciebie. No. Jestem. No siema. Słuchajcie, chciałem skorzystać z okazji, że tu jesteśmy. Chodźcie na chwilę na bok. Ej, młodziak, a reszta gdzie jest? Mieli się pojawić, nie wiem. Nie wiem, Grzegorz mi mówił. To słuchajcie, jak się zjawi reszta, to jej po prostu powtórzycie. Ta akcja, która była tam dwa dni temu z Painem. Jeżeli macie jakieś ciuchy, jakieś rzeczy, które zostawiliście, pojazdy czy coś, wszystko trzeba spalić, pozbywamy się śladów w trybie natychmiastowym. Jest jakaś łapanka federalnych, żebyście się nie dali złapać, słyszycie? No jasne. No, więc... Bo ja mam te ciuchy w domu. No to młody, musisz jak najszybciej je wywalić i spalić, bo to im... Trzeba uważać, do tego czasu się nie daliśmy złapać, czemu to więc... w ogóle do domu wziąłeś? Co ty masz w głowie, stary? No bo przyszedłem do domu w tych ciuchach. No to stary, pozbądź się ich, pójdziesz siedzieć, jak ich nie spalisz. No trzeba dobra, uważać teraz. Spalę, trzeba ale uważać, albo wiem, szefie, podłożę temu gościowi, temu Sebiksowi, co ostatnio dobra, młody. Zaatakował ciebie. Ale mogą być twoje odciski ja palców. Ja go wtedy ten... Nie musisz na wszystko odcisku. Zwracać uwagę, naprawdę, bo to już z federalnymi nie ma żartów. Ty, a jest Silas? Gdzie Silas? Nie wiem, czy po drugiej stronie też nie ma kogoś, z prawym, no? Cholera. No dobra, to niedobrze, bo to dla niego też jesteśmy. No ale ja właśnie chciałem wam przekazać tą informację, że tak to teraz wygląda i lepiej, żebyśmy nie ryzykowali. Poza tym złapali Payna, federalni, aresztowali go. Nie, muszę siedzieć? O Boże. No, a za mną jeżdżą cały dzień, więc uważajcie. Szef tam był? Wtedy? Tak. Jaka jest karta przetargowa? A z tym autem też nie wiadomo co, nie? Bo on nie może pójść. To znaczy? Z takim koksem, że... No bo to auto wzięli, nie? Z tego... No nie wiem, nie wiem. Będę tam uderzał właśnie z prawnikiem. Muszę się spotkać, cholera, nie pomyślałem o tym. No, może coś uda się wykaraskać. Dobra, powiedzcie mi o co chodzi. Zapraszajcie mnie na ten zlot, o co chodzi? No, Ewka tam jest. Tak, Ewka jest na, tam. Spojrzysz naprzeciwko. Tak, dobra. A ta baba z podbiję tam. No, leć. Lepiej, żeby tego nie usłyszała, bo jeszcze młody dostaniesz legendarną listwę Ewki. Ewka rzeczywiście te zleciki robi. Kurde, popatrzcie jakie stoją. Jakie fury, moi drodzy, wylansowane. Cześć Ewa. Siema. Ewa. Dobry. Kolega, co się odsuwa? Spokojnie, nie gryzę. No, chyba przedstawić, jak chcesz. No my się poznaliśmy, ale może co, tak nie? W mniejszym gronie, panowie, wiecie, chcecie nas zostawić może tak samych, albo po prostu my pójdziemy. Co, Ewcia? Znowu jakieś twoje zluciki? No, ej, ogólnie słuchaj. Wiesz, pamiętasz jeszcze o Harego, z którym mi mówiłeś dzisiaj? Mhm. To jest jego brat. To jest jego brat? Witam. No, to jest Iwo. Czy wygląda tak samo? No, to są bliźniacy. O Boże. No, waszej matce nie, się nudziło. Stary. Przepraszam bardzo, i to teraz poczułam się urażona. Czemu? Bo też mam bliźniaki. No, a tobie to się już w ogóle nudziło. No, ha, bardzo śmieszne. No, o kurde. Upsi. Ogólnie to jest właśnie ta chyba czysta krew rodziny, powiedzmy. Mówisz? Mhm. Ten nie wygląda. Dobra, nieważne. Ale powiem ci tak, przejął biznes po ojcu, jednak się nie trzyma z bratem, więc no. A, czyli nie masz kontaktu ze swoim bratem, co? Pół na pół. Wolałbym jednak nie mieć. No. A dlaczego nie? Po tym, co mi nieraz robił i na jakim innym mnie wpierdzielał, to... Ciekawe. No, twój brat to niezły cwaniak. Tyle bym powiedział. Nie dziwne. Po uszach już dostał, ale chyba mu nie mało. Tyle razy po uszach dostał, że nic mu to nie zmieni. Ale mi zmienia. No, na obecną chwilę nie mam kim jestać, więc nie mogę tego stwierdzić. No tak, Dwayne, Iwo Dwayne. Jakby zapomniałam, no tak miałam was przedstawić. No tak, Iwo. Ty czym się zajmujesz, Iwo? Samochodami. A, dlatego to no połączenie. Tak. Ogólnie powiem tak, przejął firmę po ojcu, a jego braciszek tak troszeczkę, wiesz, żeby ci się przypodobać na samym początku. Gdy go poznawałeś, musiał to też dopowiedzieć. A ja powiedziałam, czy tak miałam. Wiesz, czemu? No teraz już wiem. No, właśnie. To radziłbym ci pogadać z braciszkiem, póki nie jest za późno. Bo pcha się w niezłe kłopoty. Szkoda by było, żeby coś mu się stało, prawda? Mi szkoda, brata. Żyć. W końcu bliźniak, nie? Macie tam jakieś super połączenie, nie wiem, telepatia, jakieś tam, nie wiem, inne rzeczy pewnie się też łączyliście, jak to bliźniacy. Bardzo możliwe. No,
Więc jeżeli ci zależy na bracie, to fajnie by jakbyś wziął go za łeb i wspomniał mu kilka słów, bo z tego co wiem, to na cienkim lodzie stępa. Szkoda by było, żeby wpadł do wody. No cóż, taką drogę wybrał, no. Co poradzisz? Jestem już na twojej wencie, właśnie, Ewcia. Widziałeś tego Getera? A, nie do końca, bo widziałam, że go trochę przetrzymywał, co? No czekaj, podgadaj ci tu. Już mogę się przetrzymywać. No to chodź. Jak chcesz, to chodź w sumie, no. Po co będziesz tutaj jeździł? Boże, jeszcze, no właśnie, któryś ci wyrąbię, no. Tak jak tutaj. Którego zmieniliśmy ostatnio. Jeszcze jak miałem kasę. No właśnie kasę. Tak się zastanawiałam, co ty żeś z nim zrobił? Garażowałem go, jeszcze tylko będziemy silnik trochę zmieniać, bo tam już kiedyś miał być przemieniony, ale... Ła, no powiem ci, wygląda lepiej. Tak? A, tak, tak mi przykro, że ja się już takową mechaniką nie zajmuję. Brakuje mi tego trochę. No wiesz, wszystko co, ty taki zmęczony, co? Oj, ziewam dzisiaj, mało spałem. Pejna złapali, tak to wiesz, to... Jeździli za mną też pół dnia, tam gdzieś ich zbywałem, jakieś tam inne rzeczy i... No jest jak jest teraz, nie? Jezu drogi, co oni robią? Nie wiem, ale dobra, Ewcia, co tu robimy? A typowo chyba przyjmowali zakłady na ściganie się. Ja już się dwa razy przejechałam, jak chcesz, możesz spróbować z kimś, tylko... No jasne, ostatnio, jak... Może ten kolega? Ostatnio zauważyłam, że tu same łebki takie jeżdżą. Dodawaj mi tego Iwo, tak? Powiedz mu, że czekam. No dobra. Tylko jaka jest trasa? Czekaj, muszę zapytać chłopaków. Dobra. Dobra, widzowie. Zobaczymy, tego Iwo bym przytulił, moi drodzy. O, proszę. Ty tam ścielają jakieś typy, co jest grane, moi drodzy? Co tam trzymasz pod maską? Ale chcesz się przekonać, to zapraszam. Pojedynek. Ajajaj. Niestety dzisiaj nie mam swojej perełki, ale mogę spróbować. Chociaż z GTR-em najprawdopodobniej powozem, to mogę tylko pomarzyć. No to jak nie masz sprzętu, to możemy się na inny termin umówić. Ja nie bym zobaczył, z kim Ewa współpracowała. Powiem ci tak, pewnie większość samochodów, z tego co wiem, do jakiejś twojej firmy lądowało ode mnie. Czyli... O, panowie się już ugadali? Te auta, co mam, to są od ciebie, czyli ten GTR też jest od ciebie. No powiedzmy, od ojca akurat wtedy jeszcze. No to kurde, ja myślałem, że to trochę inaczej wygląda, no to zmienia postać rzeczy. Ja myślałem, że tutaj kurde... Młody! Ty, co to się Ej, gościu, co ty robisz? Spokój! Młody, weź mu walnij moc, żeby tego kija odłożył, pajac. Tatuś mu kupił furę, nie? Tutaj wyjął kija i odwala. I myśli, że jest koksem. Ejajaj, no to Iwo, trzymam... Słuchaj, jak chcesz się ścigać, to tutaj masz kolegę, który może ci powiedzieć trasę. No, jaka jest trasa? No dobra, no to co? No to ustawiamy się oczywiście tutaj na drodze, nie? W prawo koło lotniska lecimy i jest, nie? Traska w trakcie. Lecimy do lotniska, szefie, i... No to ja się przyjadę, po to tu przyjechałem. To zbieram... To co, jedziesz ze mną? Dobrze, panie Wo. Lekko odpocznę. Twierdzi, że raczej niezły przejazd dostaniesz. Szefie, patrz, jaką furę ogarnąłem. Czym jedziesz? No coś, to się zaprezentuje, chodź. Poka. Ciekawe, czym jedzie, moi drodzy gościu. Kurde, to... O kurde, to jest cheata chyba. Proszę ciebie bardzo. No kurde, to pomarańczowe, tak? No, to tutaj. Grotki. No dobra. No. Możemy spróbować, to dobra. No. Dobra, widzowie, ja już wiem, że chcecie, to jeden taki wyścig zrobię. Och, cholera. Niech się ogarną ci ludzie, bo zaraz będzie to zamieszanie. W sumie, Getera przetestujemy, ale ja wybitnym kierowcą wyścigowym nie jestem, więc... A nie, zobaczymy, może mi się uda. Dobra, widzowie, ej, mocne zawody się szykują. No dobra, no to chyba wszyscy jadą. Ale będzie rzeź, moi drodzy. Tylko kto rozpocznie wyścig? Ustawiamy się tutaj jeszcze. Ja sobie stanę z tyłu. Jeb, tu jeszcze policyjny dotrzy, jak wygląda jak policyjny. Zobaczymy, moi drodzy. Ja nie muszę wygrać, ale chętnie bym sprawdził się, czy dam radę z takiej tylnej pozycji to wystartować. Dobra, start, moi drodzy, lecimy. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja nie chcę auto sobie rozwalić. Ten pierwszy! Dobra, jedziemy, widzowie. Kurde, a się tu przepychają. O, włączam GTR-a najwyższe obroty, moi drodzy. Cyk. O cholera. Ale dobra, lecimy, to będzie już łatwiej. O kurde, O kurde, widzowie, to moja wina. Dobra, jedziemy tu za nimi. O kurde, tego też, co się dzieje? Ja bardzo agresywnie, ale nie chciałem. Ale dobra, ja mam twardą furę, moi drodzy, jedziemy. Wow. O kurde, widzowie, tak się to robi. Ty, jestem pierwszy, co jest, widzowie? Aj, lajtowo, oni się porozbijali. Patrzcie się, ja teraz jadę powoli, moi drodzy. Szef we mnie wjechał. Nie no, nie ma opcji. Jadą, moi drodzy, jadą auta.
O, jedzie tym, ale gościu nie skręcił teraz, przeleciał. Przelecieli, moi drodzy, co oni robią? Ja to ogarniam. Nie ma w ogóle na mnie challenge'u. Tacy ściganci, moi drodzy. Padaka. O, dobra. O, tam mnie ścignął! Dobra. Moi drodzy, jadę ponad 300 na godzinę. Łatwizna, mogłem się założyć, cholera, w wyścigu. Nie, i ten gość się oszukał. Co jest? Przecież go nie było. A i tak będę pierwszy, cyk. Ja pierdzielę, no nieźle, nieźle widzowie. Jeszcze bym walnął, ten drag race mi totalnie nie wyszedł, padaka wyszła. No co, o furę mi rozwaliłeś? Ty, dobra, Fosa, daj spokój. Fosa, daj spokój, daj spokój. No szefem, widzisz moją furę? No widzę, no. Była nowa, z salonu dzisiaj ją wyciągnąłem. Moja jakoś jest cała, i co? No szef jechał 300 na godzinę, a moja 150. Ty, a gdzie jest reszta, cholera? Czekajcie, przejedźmy się, może coś się stało. Nie no, skontrolujmy to gdzie. Jo! O cholera, ej! Fosa, tu trzeba wezwać służby! Gościu, gościa przebił ten! Widzę to! Jadę dalej, jadę dalej. Dobra. Kurde widzowie, no tak się kończą właśnie drag racy. Dobra, jedziemy tam. Ło! Ja tutaj też kurde jechałem szybko i kogoś podbiłem. Patrzcie moi drodzy. Oni się rozwalili. Patrzcie co się stało. Ej, wszystko okej? Okay? Tak, wszystko okej. Ej, o kurde. Ty, tam jest ktoś, tam jakieś auto jest. Ała, ja pierdziłem. W porządku? Trochę mnie głowa ty, boli, co się dzieje? Ej, uwaga, 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 ej! Kurde, widzę tam. Co się tu dzieje? Jak tam, szefie? No właśnie mamy tu małe zamieszanie. Ty, wszyscy są okej? Okay? Co ci się stało? To ty, żeś by mnie tak wleciał? Pełno karetek tutaj jest. Wiesz co, ktoś o mnie zahaczył. Wszystko dobrze? Dobra. Ja w tym cielę, szefie, ale karambol. Ja mam moje auto. Wy się tu rozbiliście, tak. Cholera. Samochód mój to jest droższy o 10 koła, bo ma moją mordę na tapicerce. No, mówisz. Szefie, bo ktoś powiedział, ała moje auto, nie wiem o co chodzi. Nie no, dobra. Kurde, nie tak to chyba miało wyglądać, szefka się wkurzy. Że i tak wyszedł to całe zdarzenie, moi drodzy. Ale trudno. Wiecie co? Ja bym stąd pojechał, bo tutaj kurde stacja pykła. Żeby nie wzbudzać podejrzenia. Najlepiej byście, jakbyście się rozjechali, wiecie? Dwayne, spotkajmy się pod Yellow Jackiem. Pod Yellow Jackiem, dobra, jadę. Jadę pod Yellowa, moi drodzy. U, jakieś te auta podjechały, dobra, jadę tam. Nie wyszło to tak, jak chyba oczekiwaliście, co? Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się takiego obrotu spraw, że 40 samochodów się rozwali, ale my żyjemy. Ładne zamieszanie tu jest z tymi autami. Teraz policja będzie się interesować po tej stacji. Czego chcesz? Porozmawiać. To znaczy? Wiem, że masz kilka perełek. Na przykład taką jak to. Tego no. Fajnego GTR-ka. Powiem ci, że... Co masz na myśli? Masz pod maską. Takie? Czekaj chwilę, co? Jesteś na radiu? Gdzie ty jesteś? Jestem policja tu się kręci. Yellow Jackiem jestem. To uważajcie, żeby was nie zgarnęło. Nie dziwię się, jestem, że się kręci. Jestem właśnie, przejeżdżam obok. Dlatego może na spokojnie teraz, bo będą się kręcić, uważajcie. A gdzie są tej media? Co mam pod maską? To co mi chyba załatwiłeś? Ty załatwiłeś tego GTR-a? Wiesz co, dużo przed moje ręce przechodziło GTR-ów, więc nie mam zielonego pojęcia, czy to ta seria, ale wydaje mi się, że tak. Masz jakiś warsztat w mieście? Mam, ale... Zatem uważaj, bo koło scenki na ulicach krężą, nieoznakowanie łapią. No dobra, to słuchaj, panu cię do warsztatu pogadamy, bo teraz dostałem informację od moich ludzi, że dużo policji się kręci, a my akurat pasujemy idealnie do rysopisu. Szkoda byłoby ryzykować, nie? Mhm. No. Zmienię sobie numery i blach. No, jak to będziesz na spokojnie. Czegoś potrzebował, to masz tu mój numer. Tak, rozjedźmy się. Panowie, uciekajcie z sceny, bo to rzeczywiście policja będzie krążyć. Dobra, widzowie, trzeba stąd pojechać. Dobra, szefie, idę. Widzicie, ja tu mam w ogóle na wyświetl... na tym, patrzcie się, moi drodzy. O, federalnie, moi drodzy. Ja tu mam w ogóle mapy mam wgrane, widzicie? Mogę sobie zmieniać tryby w GTR-ze i teraz włączyłem ten szybki i chyba na nim zostanę. Chłopaki, rozjedźcie się, bo dużo policji, federalnie tu krążą. Tak. Dobra, jadę, jadę. Ta. Wyczuwam kłopoty bardzo duże. Aha. Jakiś gościu tutaj ma problem z samochodem, nie wiem czy
zabrać, to czeka na pomoc drogową. Poczekaj, poczekajcie, bo ja jadę obok tego, wjeżdżam do Sandy, mam ogon, jedzie za mną radiowóz. To szef jest chyba za mną. Pomóc ci, szefie? Szefie, odwołać nie, no daj, Grzegorz, przestań, dodatkowy przypał nam da. Grzegorz, ty się nie wtrącaj, cholera, i wracaj stąd, tym bardziej. Zobacz, będą za mną jechać. Tam, po drodze tylko to federalnie chyba. Ta, jadą, jedzie za mną, jedzie, dobra, ja go muszę zgubić. Dobra, jazda. Kurde. Jedzie za mną dalej. Pomóc jakoś? Nie, jest okej. Czekaj, bo ktoś też chyba mi go... No, już gościu nie pojedzie. Poleciał na drugi świat. Czekaj, bo mnie goni policja. Gdzie jesteś? Zgarnę cię. Jestem w samochodzie pani Ewy. A, no na spokojnie, cholera. Ja właśnie widziałem, jak się jeden rozwalił. Boże, co mu się stało? No, śmierć na miejscu, śmierć na miejscu. Aż tak? Nie ma co zbierać, cholera. Właśnie widzę, że jakaś karetka jedzie w stronę Sandy. Tak, gdzie jesteście? Mam kogoś zgarnąć, czy się ulatniamy? Nie, lecimy do miasta. Jadę w stronę miasta, wracam. Dobra, to w takim razie się ulatniamy. Dobra.